Witam Was serdecznie na kanale Zielonych Kotów. Z tej strony Aleksandra. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować szybki kursik na prostą karteczkę typu pop-up. Pewnie widzieliście już w internecie tego typu karteczki w różnych wersjach. Ja wybrałam tą, która według mnie jest najprostsza i najszybsza do zrobienia. Prosta, ale ciekawa. Wydaje mi się, że fajnie sprawdzi się na różne okazje. Ja wybrałam bazę podstawową, kraftową, ale w pionie, bo ten element środkowy zajmie nam troszeczkę miejsca, a pion pozwala nam zachować troszeczkę miejsca też na życzenia, które chcielibyśmy w środku umieścić. Czyli podstawowa baza kraftowa i już wcześniej wycięłam sobie elementy z wybranego papieru. No, proste wycięcie prostokątów nie jest niczym skomplikowanym, więc uznałam, że warto wyciąć to wcześniej. I przygotujemy sobie w pierwszej kolejności tło. U mnie jak zwykle bardzo prosto, w tle jedynie stempel z napisami i odrobina koloru. Tutaj akurat nie wykorzystałam stempel z napisami, ale w dziale stemple w Zielonych Kotach są naprawdę bardzo ciekawe wzory na tło, specjalnie dedykowane na tło i każdy z pewnością znalazłby coś dla siebie według własnego gustu. To oczywiście niekoniecznie muszą być stemple, to może być po prostu papier skrapowy. Do stemplowania używam zazwyczaj platformy. Daje mi tą pewność, że mogę powtórzyć wzór tyle razy, ile będę chciała, tak aby uzyskać pożądany efekt. Do tego stempla użyłam sobie tuszu Memento w kolorze Express Truffle, nie wiem czy to dobrze wymawiam. Bardzo fajny kolor, brązowo-szary, bardzo często go używam. Zdecydowałam również od razu dodać napis z zestawu stempla Piątek 13. Bardzo fajne zestawy z napisami na wszystkie okazje. Ja tutaj użyję sobie stempla dla Ciebie. Do stempla użyłam czarnego tuszu z Archiwala. No i w przypadku napisów, no to już platforma naprawdę się przyda. Jesteśmy pewni, że wyjdzie naprawdę wyraźnie. Odkładam już platformę na bok, nie będzie już potrzebna. A w tej chwili jeszcze dodam sobie odrobinę koloru do tego tła. Do tego celu użyję maski. Po prostu maska daje mi tą pewność, że będę miała wzór dokładnie tam, gdzie chcę. Wybrałam maskę o takich nieregularnych dziurkach, plamkach i wybrałam również tusz Distressa dopasowany kolorem do wybranego wcześniej papieru i delikatnie tuszuję w wybrane miejsca. Lubię maski też ze względu na łatwość użycia, to po prostu przykładam i tuszuję. I można uzyskać bardzo ciekawe efekty na papierze. W dziale z szablony i maski w sklepie Zielone Koty znajdziecie naprawdę fantastyczne wzory, dzięki którym można coś ciekawego naprawdę stworzyć na swojej pracy. Moje tło już jest gotowe i w tej chwili zabierzemy się za wycinanie. Ja wybrałam sobie dwa rozmiary kół, bo chciałam uzyskać jeszcze taką dodatkową obwódkę. I od czego zaczynamy? Wbrew pozorom wcale nie zaczynamy od bazy. Najłatwiej będzie, jeżeli zaczniemy od, że tak powiem, najwyższego piętra, czyli od tła. Tutaj używam tego większego rozmiaru koła, ponieważ chciałam mieć tą obwódkę. Przykładam sobie tak, by mniej więcej zachować równe odstępy od brzegu i wycinamy koło. Pierwsze koło już jest wycięte i teraz będzie bardzo łatwo dopasować mini, w którym miejscu mam wycięć kolejne kółeczko. Tak, żebym miała wszystkie równe marginesy naokoło i obwódka będzie równa.
kolejne kółeczko jest gotowe. Sprawdzam jeszcze, czy wszystko pasuje. Pasuje idealnie, marginesy się zgadzają i obwódka naokoło. I dopiero w tym momencie przechodzimy do wycinania otworu w naszej bazie. Teraz przykładam sobie papier do bazy, dokładnie tak jak będzie przyklejony. Wycięty już otwór przykładam wykrojnik, tak żeby tak wskoczył jakby na swoje miejsce. I ołówkiem sobie zaznaczam brzeg wykrojnika na bazie i teraz dopiero przykładam sobie i będę miała pewność, że kółeczko będzie dokładnie w tym miejscu, w którym potrzebuję. Kółeczko wycięte, teraz jeszcze tylko sprawdzam, upewniam się, że wszystko jest tak jak ma być, na swoim miejscu, wszystko pasuje. I teraz jeszcze na koniec muszę zmniejszyć moje pierwsze kółko, bo było wycinane większym wykrojnikiem, czyli to białe kółeczko z tła jeszcze pomniejszam, tak żeby przecież przechodziło przez nasz otworek, ono będzie się tam ruszało. Czyli te elementy mamy już przygotowane, wszystko jest wycięte. Teraz pora zająć się środkiem kartki. Papier już przygotowałam sobie na wymiar, wycięłam. I w tej przykładowej kartce okleiłam tylko dół. Górę zostawiłam bez oklejania, na dole tylko taki mały szlaczek ozdobny. Tutaj jednak postanowiłam to zmienić. Szlaczek owszem będzie, wycięłam go wykrojnikiem z jakiegoś zestawu, już nawet nie pamiętam jakiego. I tutaj okleję cały środek, bo chyba to będzie lepiej wyglądało. Zaczynam od tego paseczka ze szlaczkiem, po prostu przyklejam na dół kartki. No i jak widać już uciekłam z ekranu. Na szczęście jest to tylko wklejenie prostego paska, więc myślę, że nie będzie jakichś problemów. Teraz w tej górnej części naszego środka również musimy wyciąć kółeczko. Czyli przykładam sobie ten wycięty prostokąt tak jak dokładnie ma być, zachowując marginesy. Zamykam i podobnie jak przedtem przykładam sobie wykrojnik w otworek tak, żeby zaskoczył tutaj sobie w ten otwór wycięty i odrysowuję, zaznaczam ołówkiem brzeg wykrojnika. I to już w końcu będzie ostatnie kółeczko, które wycinamy. Kółeczko jest już wycięte. Sprawdzam jeszcze, czy wszystko pasuje, czy wszystko się zgadza. Jest wszystko poprawnie. Jeszcze taka mała uwaga, ponieważ rysowałam tak jakby od góry, zaznaczałam wykrojnik i tak go wycinałam, to tutaj może wyjść ten brzeg tak jakby powiedzmy na lewej stronie. Ale jeżeli to komuś przeszkadza, można przyłożyć sobie dokładnie w to samo miejsce wykrojnik i przejechać jeszcze raz maszynką. Wtedy te brzegi papieru tak jakby, no powiedzmy, wygną się z powrotem i będą wtedy miały ładny, zaokrąglony kształt. W moim przypadku tego koła nie przeszkadza mi, to zostawiam tak jak jest. No i w końcu zaczynamy coś sklejać. Czyli zaczynamy tutaj od góry i za każdym razem sprawdzamy, czy nasze kółeczko jest idealnie dopasowane, bo to jest dość ważne, bo przecież tam będzie się obracał nam ruchomy ten element, czyli też kółko. I tu, żeby nic nie haczyło po prostu i na to największą uwagę zwracamy. Nasza baza już jest gotowa, środki są wklejone i teraz wracamy jeszcze do sklejenia naszych przygotowanych elementów, tych wierzchnich jakby. I ja tutaj chciałam dodać dystans między tymi warstwami i wybrałam taśmę. Ale powiem Wam szczerze, że ja rzadko do tego wykorzystuję taśmę. Taśmę raczej wykorzystuję do mniejszych jakichś elementów.
bo tutaj przeważnie wykorzystuję tekturę introligatorską. Z taśmą nie mam jakiegoś takiego zaufania, że nic mi się tam nie załamie przy wklejaniu. I jak widać, używam ją w nadmiarze. Ale no tutaj dodałam tego dystansu za pomocą taśmy. I mam nadzieję, że przy tej ilości to już mi się na pewno nic nie załamie. Teraz jeszcze odrobina kleju, żeby sobie zapewnić ten poślizg taki, choćby na chwilę, żeby przykleić to dokładnie równo. Na koniec sklejam sobie jeszcze te dwa kółeczka razem, żeby było sztywniejsze, że to jednak będzie element ruchomy, więc żeby nam się nic nie wyginało. A sklejone z dwóch warstw to już na pewno będzie wystarczająco twarde i sztywne. Ja dodatkowo jeszcze, może niepotrzebnie nawet, zmniejszyłam to sobie to spodnie kółeczko. Po prostu nożyczkami zmniejszyłam o milimetr wzdłuż zaznaczonego przez wykrojnik brzegu. Tutaj będzie wchodziło w to kółeczko i nie chciałam tam zbyt wielu warstw. Może to nie jest potrzebne nawet. I w końcu przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli do systemu pop-up. Składa się w sumie z dwóch pasków papieru. Pierwszy na taką szerokość, aby nie był zbyt szeroki, żeby nie wystawał tutaj poza obręb tego kółka. I drugi to będzie wąski paseczek. Ten pierwszy to jest taki jakby, powiedzmy, schodek. To po prostu prostopadłość, ono przekroi kwadratu. A szerokość tego boku zależy od tego, w jakiej odległości wykroiliśmy nasze kółko. Ja po prostu sobie mierzę u mnie linijką, u mnie to wychodzi 2 cm i 2 mm i muszę sobie przygotować takie, odmierzam sobie 4 takie boki na pasku, z jednej i z drugiej strony. I odcinam tutaj na końcu. Później biguję wzdłuż zaznaczonych linii. Oczywiście można by użyć bigownicy, ale do takiego małego elementu wydaje mi się to zbędne. Można to równie dobrze zrobić szybciej też. Można to zrobić linijką. Biguję i składam. Gumuję jeszcze ołówek i po prostu składam sobie. I po złożeniu mamy właśnie taki prostopadłościan, który będziemy sobie tutaj wklejać w środek. Ale jeszcze taka mała podpowiedź. Żeby sobie nie zaklejać linii biegowania w bazie, ja odcinam sobie z każdego brzegu dosłownie po milimetrze. Dzięki temu mam pewność, że kartka bardzo dobrze się złoży i bardzo dobrze się też rozłoży. Rozłoży się nawet na płasko. Wklejając, po prostu wkleję milimetr od linii bigowania bazy. Tu dokładnie zostawię sobie milimetr. I to już wystarczy, żeby kartka się dobrze składała i rozkładała. Teraz wyznaczam sobie środek na bazie. Zaznaczam po prostu ołówkiem. Tak mniej więcej, gdzie jest środek. I również na tym paseczku, który przygotowaliśmy. Tak, żeby to potem mniej więcej na środku było ładnie wklejone. I teraz już pora wklejać. Smarujemy sobie klejem pierwszy bok, skrzydełko, czy jak to nazwać.
i dobrze sobie rozsmarowuję, żeby cała powierzchnia przylegała i cała powierzchnia była pokryta klejem. I po prostu przykładamy sobie, tak jak mieliśmy wyznaczone te środki, na bazie i na tym paseczku, żeby się zgrały milimetr od linii bigowania naszej bazy. Tutaj zostawiamy sobie milimetr odstępu. I smarujemy klejem ten prostokącik kolejny. Ja również tutaj rozsmarowuję sobie dobrze, tak żeby jak największą powierzchnię pokryć klejem równo. I po prostu zamykamy kartkę, kładziemy równo i zamykamy. Teraz muszę docisnąć, ponieważ ja używałam kleju, nie taśmy dwustronnej, więc tutaj sobie dociskam. Docisnę sobie jeszcze od środka dokładnie, to najlepiej poczekać, aż klej dobrze złapie. Odłożę ją sobie na chwilę na bok, docisnę jeszcze sobie, żeby mieć pewność, że tam wszystko się dobrze przyklei i w międzyczasie przygotujemy sobie drugi element, który trzyma nam to kółeczko. Drugi element to po prostu paseczek, czyli też nic skomplikowanego. U mnie o szerokości 2,5 cm i długości 6 cm. I po prostu bigujemy go na połowę. Tutaj widać, jak uwielbiam linijkę, bo przecież mogłam skorzystać z podziałki na macie. Ale uwielbiam linijkę i wszystko odmierzyć. Więc odmierzamy połowę i tu sobie bigujemy. Jak widać, nic skomplikowanego. Składamy po prostu w połowę. Dodatkowo jeszcze sobie tutaj zaokrąglam brzegi nożyczkami, ponieważ ma to być wklejone w koło, więc te brzegi uznałam, że lepiej sobie zaokrąglić. Tu już się wszystko dobrze skleiło i w końcu przechodzimy do tego, co najlepsze, czyli sklejamy wszystko w całość. Staram się wszystko złożyć, skleić dokładnie i zwracając uwagę zwłaszcza na to kółko, żeby tutaj nic nie wychodziło i żeby było idealnie dopasowane. Jeszcze przed wklejeniem na miejsce postanowiłam sobie to kółeczko ozdobić. Wybrałam sobie miniaturowe tulipanki, które są w zielonych kotach, chociaż może w tej chwili są w innym kolorze. To jest cały taki bukiecik, a że jest papierowy, to można to też przemalować. Tutaj właśnie sobie próbowałam na taki różowy kolor. Jest papierowy, czyli można normalnie przemalować, byle tak mocno nie moczyć, bo jednak tam w środku jest klej. Jak również te łodyżki, takie zbyt zielone mi się wydały, ja je sobie przeciemniłam troszkę. Wykorzystałam też gałązkę z wykrojnika, z takiego wykrojnika i listki. Jeżeli macie wykrojniki, to myślę, że listki na pewno macie. Jakiekolwiek, te i tak nie są oryginalne, jakieś liście z tulipana, po prostu wybrałam takie, jakie mam. I
teraz już dekorujemy. Aha, jeszcze sznureczek. No sznureczek tutaj kokardeczka z normalnego sznurka woskowanego. I teraz już doklejam wszystkie elementy. W zielonych kotach oczywiście nie tylko tulipanki są takie miniaturowe, są maleńkie kwiatuszki inne, jeżeli decydowalibyście się na kwiatuszki, ale przecież dekorować można na różne sposoby. Zbliża się Dzień Zakochanych, walentynki, można obsypać sobie sercami i na każdą inną zresztą okazję również. Ten bukiecik skleiłam sobie wcześniej, żeby było mi wygodniej po prostu. Tulipanki, jak już mówiłam, są papierowe, więc to żaden problem. Można użyć zwykłego kleju, nie musi być specjalnie na gorąco. I tworzę kompozycję w tej chwili podobną jak na kartce tej przykładowej. Tutaj oczywiście można dekorować sobie zależnie od okazji. Można tu sobie poszaleć, byleby po prostu nie wyjść z dekoracją, nie rozpędzać się za bardzo z dekoracją i nie wyjść poza koło, bo po prostu kartka nam się nie otworzy, będzie zahaczało. Teraz już wszystko jest gotowe i ostatni etap, czyli wklejamy sobie nasze koło i nasz paseczek. Najpierw właśnie paseczek. Wklejam go właśnie tutaj mniej więcej na środku. Można sobie ołówkiem zaznaczyć dokładnie, dokąd ma sięgać klej. Ja tego nie zrobiłam, zrobiłam to na oko, zostawiając tylko mały paseczek tutaj na dole. I żeby być pewnym, że nic mi się tam nie uciapie klejem w środku, odłożyłam sobie kartkę. Teraz tutaj dociskam. I jeszcze tutaj teraz z góry smarujemy klejem. Tutaj, gdzie przyjdzie nasze ruchome kółeczko. Klej rozsmarowuję tutaj dokładnie, żeby jak największa powierzchnia złapała nasze kółko i wklejamy po prostu. Wklejamy tak, żeby dokładnie weszło w miejsce wycięcia tego środka. No i tutaj zwracam uwagę, żeby mi się stempel pokrył, bo tam jest taka linia, są litery, więc na to też zwracam uwagę. Dociskam jeszcze, żeby to się wszystko dobrze trzymało i nasza karteczka jest gotowa. Mam nadzieję, że karteczka Wam się spodobała. Sam system mocowania nie jest trudny i spodobało Wam się na tyle, by stworzyć własne wersje. Tutaj dla porównania pierwsza karteczka to z bazą kraftową, a tutaj cała w bieli. No, która lepsza, to już waszej ocenie pozostawiam. Myślę, że taka karteczka sprawdziłaby się też na komunię. O, teraz nadejdzie czas komunii. Może warto wypróbować. I to już by było wszystko na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie takiego rodzaju karteczki. Ja przyznam bardzo. Żegnam się dzisiaj z Wami. Do zobaczenia następnym razem.